Cześć, cześć wszystkim. Z tej strony Przemek Bartula i Adam Kusiak. Dobrze. To tyle. Cześć, nazywam się Przemek Bartula, a to jest... Adam Kusiak. Jesteśmy członkami redakcji Gry Online od bardzo, bardzo dawna. Ja ponad 20 lat, Adam ponad 10 lat. Chyba tak. W końcu po latach pozwolono nam nagrać cykl materiałów dedykowanych tylko grom pecetowym, ponieważ my uchodzimy w naszym środowisku redakcyjnym za pecetowy beton i nigdy jakby nie wpisywaliśmy się w takie jakby... Establishment nam nie pozwalał? Establishment nie pozwalał, ale tym razem nam pozwolili coś powiedzieć o grach, które lubimy, w które lubimy grać i... To jest pierwszy odcinek tego typu materiałów. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Pecetowych dziadów. Znaczy możemy powiedzieć, że na razie wersja robocza, pod którą jakby to coś egzystuje, to są pecetowe dziady, albo dziady z piwnicy, tak? Znaczy myślę, że możemy jeszcze tak w ramach wstępu powiedzieć, że ja gram w sumie od... którego? 93 zaczynałem na Amidze i kochałem Lemingi i F-15 Strike Eagle 2, tak? I to były moje gry, a w 96 dopiero dostałem peceta. W ogóle to jest fajny motyw, jakieś nasze wspominki z pierwszych lat, tak? 96 dostałem peceta i kupiłem Top Gun Fire at Will, ponieważ lubię symulatory lotnicze, no i tak zacząłem. Oj, to moja historia jest dużo starsza. Ja zacząłem w ogóle na Atari 65XE. Z Peweksu jeszcze, to nawet nie wiem, czy ktoś mi wie, co to jest Peweks. Jesteś bliżej grobu. Jestem bliżej grobu, a pierwszą moją pecetową grą to był Centurion i klimaty Cesarstwa Rzymskiego, Imperium Rzymskiego. Wspaniała gierka. Zostało mi do dziś wspomnienia. Dla mnie te bitwy, które teraz wyglądają jak z głośniczkiem z PC Speakera. No to nie jest gra, która się dobrze zestarzała. Dla mnie w mojej głowie to są takie wielkie batalie rodem z Gladiatora. No. Total War swoich czasów. tak było. Na pewno. Na pierwszy ogień chcieliśmy wam zaprezentować gierkę, którą pogrywamy od chyba 2 miesięcy z przerwami. Chcemy w tym cyklu w zasadzie rzucić trochę światło na gry, które są jakby poza głównym nurtem, może tak bym to nazwał. Tak jest. One są wyjątkowe na swój sposób. Szukamy jakby gier, które mają trochę nowych rozwiązań albo przywracają to, co kiedyś może było w latach 90., które kochaliśmy, ale tak jest. Odpadło z czasem. Głównie cenimy w grach gameplay, ale rozumiany przez mechaniki, które są bardzo ciekawe i odkrywcze. Niekoniecznie mówimy tu o takich rzeczach jak narracyjne zabiegi i tym podobne rzeczy, które kochają często gracze konsolowi. Spilonia. Strasznie dziwny przytyk. Gracze... Żartowałem. Chcieliśmy porozmawiać o Six Days in Fallujah. Gierce, która wyszła we wczesnym dostępie na PC-cie rok temu. I w sumie w Polsce przeszła trochę bez echa. Moim zdaniem dlatego, że w tym momencie to jest gra kooperacyjna, tak? Aczkolwiek w pierwszym kwartale tego roku ma dostać jakby AI drużyny, więc jakby tryb single player stanie się faktem. Ja byłem bardzo sceptyczny do niej. W sensie nie chciałem jej za bardzo spróbować, bo no Six Days in Fallujah ma dość taką grubą historię, jeśli chodzi o powstawanie. O, z dekadę, jak dobrze pamiętam. 2009 rok, Atomic Games pracowało przy tej grze i jakby ona dotyczy jakby bitwy o Fallujah, tak? No, więc jakby kontrowersje związane z tym, że temat jest taki trochę, przynajmniej wtedy był bieżący dość, tak? Amerykanie byli jeszcze w Afganistanie, Irak nie był zakończonym tematem, więc jakby w sumie było dość tak, jakby media się uparły, dość takie z głównego nurtu właśnie, czyli tam Fox News itp. Troszeczkę tą grę ostrzelały, że tak powiem. I ona została skasowana.
Po czym ożyła? Pod nowym kierownictwem Haywire Studios. Wydaje mi się, że w ogóle na nią nie czekaliśmy, po czym ona wyszła. Tak, bo wydaje się, że to wydawało mi się, że to jest projekt, który miał na celu jakby wybicie się na tym, że kiedyś były kontrowersje. Dokładnie, tak? Po prostu podchodziliśmy. Ciężko było to traktować trochę poważnie. Podchodziliśmy po prostu do niej tak zdawkowo, po czym okazało się, że T-Bone jednak kupił z kolegami w jakiś mistyczny sposób. No, zaczęli grać. Tak. Ja dołączyłem i muszę powiedzieć, że jest to gra, obok której nie można przejść obojętnie, ponieważ ona wprowadza elementy gameplayowe, których nie ma w innych shooterach tego typu. I może skupmy się na tym, żeby, znaczy, za bardzo nie chrzanić. No tak? Bo to jest taktyczna strzelanka, tak? Gatunek, który troszeczkę umarł, teraz może przeżywa mały renesans, ale wciąż nie jest zdrowy, tak? To dalej są studia indie, które on miał swoje, ten gatunek miał swoje problemy, bo po tym jak powstał Rainbow Six, potem Ghost Recon, weszły jakby konsole typu Xbox 360 i na przykład Ubisoft stwierdził, że wszystkie taktyczne shootery to trzeba przerabiać na cover shootery, gdzie strzela za osłony jak w Rainbow Six Vegas. I nie żeby to były jakieś super złe gry, ale ta taktyka poszła na dalszy plan, tryb planowania wyleciał i tak dalej. Przede wszystkim w taktycznym shooterze ważne jest tempo rozgrywki, które musi być takie powolnie, precyzyjnie. I wydaje się, że Six Days in Fallujah tutaj jakby spełnia te warunki i też bierze to na następny poziom. Jakby ty zwróciłeś uwagę właśnie na takie rzeczy, które to wyróżniają. Ja się skupię na samym clue, że T-Bone słusznie kiedyś zauważył, że ja generalnie nie lubię first person shooterów. No, to twoje granie w Rainbow Six dokładnie, Seed to... Ale to wynika z tego, że one dla mnie są bardzo powtarzalne, te mechaniki są tuczone od 20 lat w taki sam sposób, dynamika jest taka sama, natomiast Fallujah to zmienia. To znaczy, dzięki bardzo prostym zabiegom, takim realistycznym, ta rozgrywka staje się taka, powiedziałbym, rzeczywisto-mięsista. To znaczy, prosty przykład. Kiedy wychodzimy na misję i idziemy między budynkami, to poruszamy się bardzo powoli i staramy się obserwować teren dookoła nas, bo gry przyzwyczaiły nas do tego, że w zasadzie po naciśnięciu myszki, tak, z pustu broni, od razu nasza postać strzela w miejsce, gdzie mamy krzyżyk. Nie? Tutaj tak nie jest. Nasza postać naciska spust i strzela tam w stronę, w którą jest skierowany karabin, gdzie akurat go trzyma. Czyli zanim w ogóle, jeżeli zobaczycie wroga, to musicie wpierw podnieść broń, wycelować i strzelić. To jest zawsze ileś tam milisekund szybciej, więc poruszamy się dość wolno, obserwując teren, bo cały czas trzymamy, tak jak prawdziwy żołnierz, karabin czy oko przy muszce, czy jak to tam się to mówi generalnie. To jest postawa low ready. Ja to nazywam troszeczkę efektem jak z pokazów E3, że tam często na takich zwiastunach, tam typu, nie wiem, jakiś Killzone czy Halo, masz takie, że postać się rozgląda i powoli wszystko się porusza. I rzeczywiście się poruszasz powoli i też musisz podnieść tą broń do przyrządów celowniczych, żeby w ogóle strzelić celnie. Dokładnie, tak? Ale ten prosty zabieg powoduje, że my faktycznie tak gramy, a na pokazach takich gier jak Ubisoft, takich firm jak Ubisoft czy Electronic Arts to było reżyserowane, a w rzeczywistości biegaliśmy jak pajace, skakaliśmy. Tu faktycznie poruszasz się po terenie i cały czas trzymasz tą broń i to się dzieje wolno. Tak. Przez ten jeden bardzo prosty zabieg, który jakby jest easy, ale trochę rewolucyjny, jeżeli chodzi o dynamikę rozgrywki. Bo większość ludzi jakby zna to troszeczkę z Call of Duty, gdzie masz te krótkie epizody, gdzie wchodzisz po cichu przez budynki i je czyścisz w kampanii. Dokładnie. Single. I to jest takie powolne i tak dalej, ale w sumie możesz to rozegrać bardzo szybko, bo to tylko NPC się poruszają. Dokładnie. Tak taktycznie, a ty po prostu robisz run and gun, ale tutaj rzeczywiście musisz się poruszać taktycznie. No i jakby tam wchodzi jeszcze masa tych elementów związanych z twoim wyposażeniem, tak? Jakby twój marine, bo to są marines w Fallujah, tak? No, Marines to jest takie wojsko klasy B, bym powiedział, jeśli chodzi o wyposażenie. Nie masz noktowizji.
Czasami na przykład nie mają nawet baterii. Nie masz latarki przy M249, więc na przykład musisz używać pistoletu, jak wchodzisz do pomieszczenia. To jest ten aspekt, że tam proste rzeczy zmieniają gameplay, czyli właśnie jak wchodzimy do budynku, wyważamy tam drzwi czy jakąś tam, czy okno i wchodzimy do pomieszczenia i nie mamy odpowiedniej broni z latarką, to nie widzimy nic. Musimy się poruszać na głos. To jest bardzo proste i brzmi prosto, ale w obecnych shooterach... Gra mocno ogranicza to, tak? Jakby są gierki typu skład, które też narzucają pewne ograniczenia dla klas, ale tutaj to jest bardzo... bardzo rzeczywiście? Jakby takie... Rzeczywiste? Tak, no jakby skład drużyny jest odwzorowany dość realistycznie, moim zdaniem. Masz tą M16A4 nie do zdarcia, karabin dość taki długi jak na walkę miejską. Tak. I co najlepsze, masz tego Eikoga, który w sumie w czasie Faludży no, był chwalony za to, że łatwo było headshoty strzelać, tylko że jak wchodzisz do pomieszczenia, to ta pomocnicza optyka nie istnieje na Eikogu, więc jest ciężko pod tym względem. No i jakby tak, to wyposażenie wymusza w pewnym momencie jakby twoje zachowanie, tak samo interfejs, który jest minimalistyczny i prawie go nie ma. Praktycznie go nie ma. Wyświetla się tylko na chwilę, że broń możesz sprawdzić jakby magazynek bardzo tak powiedzmy... To jest też bardzo fajny aspekt, o którym jakby magazynek, bo inaczej, bo jakby normalnie w obecnych shooterach przyjęło się tak, że jak naciskasz guzik wymiany magazynka, to twój żołnierz, niezależnie od tego, ile wystrzeliłeś pocisków, zmienia magazynek, masz fulla. Tutaj nie. Tutaj patrzy, sprawdza, okej, masz jeszcze dwa naboje, to je wykorzystam. To jest akurat, w taktycznych shooterach jest dość popularne teraz. A to tego akurat nie znałem. Grand Branch i Ready or Not mają dość podobne mechaniki, ale tutaj jest to szczególnie animacje mnie, jak masz M249 i sprawdzasz, ile masz amunicji, to on potrząsa tym magazynkiem. Jest to bardzo przekonująco zrobione. To trzeba też uwzględniać, jak się wchodzi do budynku i wie na przykład się, że ma się tylko dwa pociski. Tak. Timon, cały czas mam jakby w głowie obraz Timona, który wparowuje do jakiegoś budynku z paroma kulami. Tak, tam jest trzech gości, nagle wyciąga pistolet, zaczyna rzucać. To jest to, zamiast zmieniać magazynek, kiedy masz wyciągasz pistolet, bo jest szybciej i te sytuacje jakby się w tej grze... Ale ta gra właśnie takie, to są małe rzeczy, które są świetne w kupie. I masz minimalistyczny UI, który podkreśla jakby całą atmosferę gry, że jest bardzo taka... ona ma taką teksturę po prostu, to jest... Czujesz ten Irak tam, że tak powiem. Tym bardziej, że gra ma dużo takich elementów zmiennych. Oto jakby pogoda się zmienia, możesz mieć burzę piaskową. Ale to jest też aspekt, który powinieneś wymienić. Tu jest dużo rzeczy, które w ogóle pomijamy chyba już w tym momencie. Może się musimy cofnąć. To dajesz. Bo jakby chwaliłem grafikę, ale moim zdaniem na przykład modele postaci są bardzo fajnie zrobione w stosunku jakby do konkurencji, bo to, co narzekam w Ready or Not czy Ground Branch na przykład, bo to są gry indie, tak? Nie ma dużego budżetu i te modele... Wyglądają takie asety Unreala, wyglądają ja się budżetowo. Śmieję, że to są te same postacie, co wsiadały do mnie do autobusu w Bus Simulator 18, że tam w Berlinie kasowałem tutaj bilet. Faktycznie wyglądają bardzo realistycznie. Tak. I widać, że ktoś wykonał dużą pracę. Jakby deweloperzy z dużym doświadczeniem, to sam zauważyłeś. Tak, robiliśmy po LinkedInie, sprawdzaliśmy to studio i faktycznie... Team, za który stoi za tą grą, to są ludzie bardzo często z doświadczeniem w takich studiach jak Bungie albo jak Infinite Ward i mają ponad 10-15 lat doświadczenia. To jest dość ciekawy zespół, bardzo takich doświadczonych specjalistów. No w tej chwili nie przytoczę nazwisk, bo jakby... Proceduralna generacja
na mapach i zmienne warunki. Zmienne warunki to jest... Burza piaskowa to jest coś, czego... Czy walka w burzy piaskowej w Faludży to jest coś, czego nie doświadczyłem chyba nigdzie indziej, w żadnej innej grze w taki sposób. Tak. I w nocy. W nocy, bo jakby Marines nie mają noktowizji, bo to są Marines i im nie dali, tak? Dokładnie. No i przynajmniej walka w grze. Znaczy, no i walka w nocy to jest inny level w ogóle walki. Tak. I to, ta burza piaskowa się wiąże z tym jednym ważnym elementem, jakim jest radio. Voice over IP, tak? Czyli jakby komunikacja. To jest jedyna gra, w której wyłączamy Discorda, i żeby używać VoIPa. Dlatego, że tam jest zaimplementowane trochę radio takie w stylu... Jakby to radio w stylu addonów do army, gdzie jakby komunikujesz się komunikacja na dystans żołnierzy przez radio, dokładnie. Ale masz też lokalne, gdzie mówisz, tak? To jest kolejne... Tylko, że jak mówisz lokalnie, to często cię nie słychać, a przez radio jest ta jakość. Chyba, że jesteś w burzy piaskowej, gdzie wszystko po prostu szumi. Się zaczyna chrzanić. Ale generalnie po prostu chodzi o to, że to jest kolejny element realistyczny gry, to znaczy... używamy komunikacji wbudowanej w grę, bo ona podnosi realizm. To znaczy, jeżeli jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, mówimy do siebie, słyszymy się. Jeżeli oddalamy się od siebie, to przestajemy się słyszeć, ale wtedy jakby możemy używać wbudowanego radia i postać wykonuje taki ruch. Jakby nie możesz prowadzić ognia. Nie możesz prowadzić ognia i wtedy jakby normalnie komunikujemy się przez radio, krótkofalówkę, tak to nazwać, radio wojskowe, radio, tak, z drugim gościem, który jest gdzieś tam indziej. I to jest jakby, to jest aspekt realistyczny, ponieważ Discord czy komunikacja typu TeamSpeak, ona zabija realizm, bo jest instant, tak, a w tym przypadku po prostu musimy się gdzieś stanąć z boku, schować, bo nie możemy strzelać, komunikujemy. Najlepszym przykładem, są takie bardzo fajne smaczki. Najlepszym przykładem jest to, że jak wysadzałem bramę wejściową do kompleksu, to zamiast użyć radia, użyłem zwykłego, lokalnego VoIPa i kumpel nie usłyszał, że podłożyłem ładunek i go rozsadziło. Więc jakby... Fajne! Bywa. Dla mnie na plus, dla kolegi, o Jezu. Tak. No i jakby tam jest proceduralna generacja map, ona nie jest stuprocentowa, jakby pewne miejsca się powtarzają, no bo na przykład Park Jolan... Jest zawsze w tym samym miejscu. No. Ale te jakby same budynki, ich poziom na przykład zagracenia jest zmienny. Jest zmienny, dokładnie. Ja na początku miałem z tym problem, że to jest troszeczkę takie, proceduralne miasto, to troszeczkę, nie wiem, brak może szacunku. Ale to jest fajne, bo nie jest powtarzalne, ja to doceniam, tak? Bo każda rozgrywka jest trochę inna, tak? Więc jakby to też buduje jakiś... Nie, na pewno to, bo tam jest 6 misji w tym momencie, więc to jakby wydłuża całą zabawę. Zdecydowanie. Coś więcej mamy do powiedzenia jeszcze? Oj tak, ja mam kupę. Przede wszystkim zapomniałeś o takich detalach, które to są pierdoły, ale jak się okazuje mają znaczenie. Wbijasz do pomieszczenia, rzucasz granat, wszędzie jest kurz. Nie widzisz nic, latarka niby świeci, ale nic nie widać. I najlepsze jest ten pył, sprawia, że twój żołnierz kaszle i dokładnie. Po prostu podnosi rękę, co też utrudnia strzelanie. Też są słyszysz takie... wszędzie krzyki jakieś po prostu to, że... terrorystów. Tak, ale wpływ tego, że żołnierz ma problemy z oddychaniem i kaszle i to powoduje, spowalnia jego ruch, na przykład wyciągnięcia broni, to też jest coś, czego nie spotkacie w innych grach. I to też buduje realizm tej gry. I to jest dość ciekawe, że nikt na to nie wpadł wcześniej, bo ja nie kojarzę gry, która by tak nie, do tego akurat, podchodziła. Ja tego nie widziałem, żeby było w jakikolwiek... Może było gdzieś, ale my jej nie znamy generalnie. Ja znam ich wiele i tak? Akurat tego nie było. To jest, i myślę, że takich motywów będzie jeszcze więcej, no to jest wczesny dostęp. Ale widać, że ci twórcy mają pomysł na siebie. Te misje są też
Te misje są dość zróżnicowane. Masz jakby eskortowe, gdzie na przykład czołg w alejce musisz przeprowadzić przez jakby obszar zabudowany. Tak jest. I tam jest kilka elementów, które tam się w trakcie misji mogą pojawić. To są V-bedy, czyli jakby pojazdy z bombą, i jedy, czyli przydrożna bomba, gdzie musisz ściągnąć gościa z lornetką, co nam się nigdy nie udaje, ale okazuje się, że można rzucić dym i zakłócić jego pole widzenia. I nigdy tego nie wykorzystaliśmy, bo jesteśmy za głupi. Dokładnie. Snajperzy, którzy są, no, są problematyczni. Są problematyczni, bo nigdy nie może... Moździerze, którzy moi koledzy nie cierpią, aczkolwiek no, na moździerz po prostu chowasz się pod jakiś mocniejszy dach. Tutaj nie ma destrukcji otoczenia. To jest racja. Co jest... Budynki się nie niszczą, jak spadnie na nie pocisk moździerzowy, tak? W tej wersji od Atomic Games była destrukcja otoczenia. A może będzie jeszcze? Nie sądzę, bo Unreal Engine robi dość słabawo destrukcję otoczenia. Ale to i tak grze nie umniejsza, to wszystko synchronizować. RPG są spoko, chociaż czasami robią insta-kill i to jest problem, bo jakby odbiera to trochę radochę. Ta gra oferuje kilka jakby kół ratunkowych, tak? Jak cię postrzelą, no to możesz się opatrzeć. Płatać, albo kolega cię może podnieść, płatać, tak? Czasami jest insta-kill i możesz się zaspić w Amtraku, czyli w amfibii, która tam jeździ z wami. Ale to jest jeden resp per misja. To jest gra, która w jakiś sposób w mojej karierze chyba najlepszy sposób pokazuje, jak nieprzewidywalna jest śmierć na wojnie. Bo wszystkie te elementy takiej losowości poziomu, losowości tego, gdzie są przeciwnicy i jakby utrudnień w poruszaniu się postaci, pokazują, że możesz być świetnym teamem, ale po prostu dostać kulkę gdzieś. Znaczy, z wiesz, w tej grze to jest na 4 osoby, tak, żeby była jasność. Więc nie ma na przykład drugiego fireteamu, który cię osłania, to nie jest Full Spectrum Warrior, gdzie ćwiczysz takie taktyki. Trzeba zwrócić uwagę na to, że AI jest w sumie rozsądne, nie jest super inteligentne, ale nie jest zbyt głupie. AI jest dobre. AI jest takie ludzkie? To jest chyba dobre słowo? To znaczy, nie masz takiego poczucia, że to są mistrzowie świata, którzy cię widzą przez 15 ścian i strzają ci w głowę? To jest problem Ready or Not, a tutaj konkurencji. To AI jest w miarę wymagające, ale czujesz, jakbyś grał z równym sobie przeciwnikiem, może w ten sposób. I to jest bardzo okej. Okay. Który jeszcze krzyczy jakieś tam hasła często gęsto. Bo w Ready or Not dealer spod sklepu jest ci w stanie zasadzić headshota, obracając się o 360 stopni. Tak jest, i to jest nierealistyczne. I jest bardzo to problematyczne. Więc jakbym miał wskazać teraz najlepszy taktyczny shooter na rynku, to jednak Six Days in Fallujah stawiam wyżej od Ready or Not, mimo że Ready or Not jest w wersji 1.0 i ma kupę kontentu, to AI mi nie daje spokoju i wolę sobie pograć w Fallujah. Reasumując, zagrajcie! Nic śmiesznego nie powiedzieliśmy. I nikt nam za to nie płaci, naprawdę. Nic śmiesznego nie powiedzieliśmy. Musimy jakieś śmieszne... No ale co mamy powiedzieć śmiesznego o realistycznej grze o zabijaniu? Czemu mam tutaj... Wziąłem sobie, żeby podkreślić, jacy to pecetowi jesteśmy. Gry z lat 90. Ktoś pamięta James Combat Simulations? Nikt. No ja pamiętam. Nikt to nie grał, poza mną i paroma gośćmi. To jak były się stare, okazuje. Stare dzieje. Dobra, no to myślę, że tym możemy podsumować temat Fallujah. To jest gra, w którą na pewno jeszcze będziemy sobie pykali w tym roku, bo ona się będzie rozwijała. Ona w ogóle ma termin premier jakikolwiek? Chyba nie ma jeszcze w tej chwili. Znaczy, jest mapa, co kwartał duży patch, jakby warto ją obserwować. Tak jak mówię, myślę, że dla wielu to jest w tym momencie ciekawostka, bo gra jest sieciowa. Z ostateczną oceną trzeba się wstrzymać, żeby zobaczyć, jak to AI drużyny będzie działać, bo jeśli ono się wyłoży, to dla wielu ludzi to będzie mocna bariera. Nie możesz sobie sam pograć i pokierować ludźmi. No, jak jesteś sam w piwnicy i ale nie masz miejmy kolegów, nadzieję, że będzie działać na poziomie, nie wiem, Brothers in Arms, tak? Ja nie wiem, jak ona się połapie w tych pomieszczeniach, które to są... No ale twoi... Chodzisz do piwnicy i tam sala tortur. Ale przeciwnicy w tej chwili się tam jakoś odnajdują. Tak, ale w przypadku przyjaznego AI ty im wydajesz rozkazy i oczekujesz, że oni zrobią to, co ty chcesz.
A nie, że na przykład tak jak w Ready or Not mają otwarte drzwi, ale się cofną pod te otwarte drzwi, jakby były zamknięte i nie będą chcieli wejść. Rozumiem. Na przykład. No, zobaczymy. Na razie jest to coś, co warto obserwować. I jakby tutaj bym skończył ten temat. Pozdrowił wszystkich, mamę, tatę i wujka i wrócimy może za miesiąc, jeżeli za bardzo nie będziecie nas hejtować. Znaczy, robimy ten program dlatego, że jesteśmy już tak starzy, że mamy wyrąbane, czy ktoś nas hejtuje w sumie, tak? No ale byłoby miło, jakby tam ktoś docenił, tak? No. Znaczy, ja nie moduluję głosu, więc nie liczę nas jakiś szczególnie pozytywny odbiór, ale okej. Okej, może tak, jak na pierwszy raz skończymy, nie chcemy was zanudzać. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy was tą jakby niszową gierką. Ona nie jest taka niszowa. Ale z perspektywy... Jakby, na solo chcesz wyjść? Nie chcę. Mam za niską wagę, ale na Steamie w tych rankingach co się sprzedawało, jak pod koniec roku pokazywali. To była Falucza to... była chyba srebrna jakaś odznaka, no nie, jeśli no, chodzi ale o sprzedaż. Ja mówię o perspektywy polskiego rynku, tak? Jakby nie mówimy o Amerykanach. Ja, dla nich Falucza jest trochę inna. Na polskim rynku liczy się głównie, czy masz polską wersję językową. No nie, ale jednak Falucza to nie jest temat pokroju września 39, który w jakiś sposób... Września 39, pamiętasz tą grę... Nie, już nawet zapomniałem tytułu, ale zainteresowanie nią było bardzo duże, ponieważ to był polski temat. Ale nie sprzedała się w ogóle. No bo była straszna. No nie powiesz, że była dobra. To jest ciekawe zestawienie, tak? Masz... Falucze, która jest zrobiona nie tylko z szacunkiem do wydarzeń, ale też z dobrym gameplayem versus grę, która miała być zrobiona z szacunkiem, ale gameplay jest jakimś miksem... Abominacji tego, co masz się stało. Masz FPS-a, masz latanie samolotem, wszystko jest troszeczkę takie... Uczymy się robić na Unrealu vibe, no, nie obrażając dla mnie to jest takie trochę alternatywa rzeczywistość września 39, bo tam... Zboczyliśmy, dobra. No, zboczyliśmy. Dobra. Nara.